Nie uwierzycie, gdzie jesteśmy. No nie uwierzycie, nie wiem, czy widać tam ten znak, ale jeżeli widać, to... Witajcie w piekle! Ej, Bąko, powiedziałem to. Zagrajnik TV. Wiecie, że za moment premiery będzie miało Diablo Immortal? No wiecie, to Diablo Immortal zapowiedziane pierwotnie na telefony w 2018 roku, które miało mieć premierę w 2019 roku, potem w roku 2020, a ostatecznie dostępne będzie już 2 czerwca o godzinie 19? No, to premiera już za moment i co ciekawe, także na komputerach, choć tam dopiero w wersji beta. Ja natomiast miałem okazję pograć już całkiem sporo mobilnie, ale w piekle. Dosłownie w piekle, bo Blizzard wysłał mniej Boncola do, no... Piekła właśnie. W sensie, że na hel. Półwysep helski, znaczy się, no wiecie o co chodzi. I tego, złapaliście ten subtelny słowny żarcik? No, ja myślę. Ale zastanawiacie się pewnie, po co do licha pojechaliśmy na hel, pomijając oczywiście fakt, że nazwa hel kojarzy się z angielskim hel. No właśnie, żeby pograć w Diablo Immortal. I to właśnie była jedyna wytyczna, jaką otrzymaliśmy od Blizzarda. Pograć sobie w Diablo Immortal. Gdziekolwiek, jakkolwiek, ale razem, żeby sprawdzić, jak gra sprawuje się w trasie. Szczegółowe wrażenia z samej gry pojawią się jednak w kolejnym filmie, a dziś chciałbym, żebyście przeżyli wspólnie z nami tę przygodę. Ale od początku. Naszą wyprawę zaczęliśmy w Katowicach, w których pojawiłem się już o 6 rano, gdy zaledwie 3 godziny wcześniej wróciłem ze Szwecji. Znowu Katowice? Ledwo co tutaj byłem. Właściwie to byłem tu 3 godziny temu, jak wróciliśmy ze Sztokholmu. A no, no... Jest ci tak wśród ludzi? No, dzień dobry! A właśnie, mówię tak, nagram sobie krótki wstęp i pójdę spać. Dobry. Dzień dobry, pan Bąko. Witam. Miło cię widzieć. Uczę się teraz obsługiwać ten sprzęt. A ja w ogóle wczoraj dostałem ten aparat. I... Tak? Serio, Mówka? No wczoraj mi przyjechał. O, ja tydzień temu ten. To fajnie się zdarzyło. I ja powiem szczerze, że ja jeszcze żadnego nie nagrałem, znaczy nagrałem i wrzuciłem na kompa. Ale ja nie wiem, czy na przykład to co teraz nagrywam, czy to czasem w ogóle do wywalenia nie pójdzie, mam nadzieję, wiesz co, mogę dać ci krótki kurs nagrywankę, jak chcesz, bo sobie przerabiałem ostatnio. No jak kręcić na manualu, ale wiesz co, w tej chwili kręcę na automacie oczywiście. Ja też na automacie, nie znam. Tak naprawdę to kręciłem na manualu, ale serio, dopiero się uczę, więc w tym filmie będę w większości korzystał z ujęć nakręconych przez Patryka. A masz fokus w Nie wiem. Po nieco ponad 3 godzinach jazdy pociągiem dotarliśmy do Warszawy, gdzie spotkaliśmy się z ekipą, a stamtąd ruszyliśmy naszym Diablomobilem, że zwykłym minibusem w sensie, autostradą do piekła. Dobra, sorry, to był ostatni raz, obiecuję. I tak naprawdę dopiero w aucie rozpoczęliśmy burzę mózgów, zastanawiając się, w jakich konkretnych okolicznościach chcemy wam ogrywanie Diablo pokazać. Szybko się okazało, że już w drodze na hel mieliśmy minąć kilka całkiem fajnych miejscówek, więc po prostu zdecydowaliśmy się odwiedzić każdą z nich, jak leci. Chociaż nekromanta. Okej, bo tam idę. Też tam idę. O, i tam pewnie się spotkamy. Którą zagrywki? Jaką masz postać teraz? Także w samochodzie zaczęliśmy też w ogóle grać w Diablo Immortal, choć dla bezpieczeństwa grę pobraliśmy dużo wcześniej. No wiecie, to w końcu dobrych kilkanaście gigabajtów plików, choć na szczęście można je pobrać partiami. Po pierwszych kilku godzinach jazdy w końcu zatrzymaliśmy się przy pierwszym przystanku, na polu bitwy pod Grunwaldem. Idziemy właśnie na szczyt pobliskiego wzgórza zobaczyć. Pomnik bitwy pod Grunwaldem. Tam przed nami idzie Bąkol. Halo Bąkol! Nie słyszy nas. Że jaki to ma niby związek z Diablo? Może i żaden, ale przyznacie, że miejscówka czadowa. No dobra, jakiś związek jednak ma, bo było tam mnóstwo czadowego lutu. Rare itemki, legendarki, no wiecie, takie tam. Potem coś zjedliśmy. W małej, niepozornej, ale zaskakująco przytulnej gospodzie. Kolejnym przystankiem było... piekło. W sensie, że wieś, piekło. Wieś zupełnie zwyczajna, pomijając legendarną nazwę i kościół wyglądający... bardzo podobnie jak do kościółka. No właśnie, bo jesteśmy w piekle, a równie dobrze, tak naprawdę mogłoby się nazywać to piekiełko Tylistram. Bo tak właśnie wygląda ten kościół. Jak w Tylistram. Jakby tego było mało, nagle w piekle zerwał się wiatr, lunął deszcz. Motyw przewodni tego wyjazdu to oczywiście wyjazd na hel, czyli do piekła, ale tak naprawdę, słuchajcie, piekło mamy już tutaj, już w tej chwili, jeżeli chodzi o pogodę, w miejscowości piekło, bo naprawdę jest zimno, jest wiecznie, właśnie w tej chwili zaczęło padać i już się boję, co będzie faktycznie na helu. A chwilę później pojawiła się tęcza. Tęczowy poziom. Mówi wam to coś, moi drodzy widzowie? Coś za dużo tych przypadków.
na noc zatrzymaliśmy się w Redzie, miasteczku tuż przed Helem, a przedtem zagraliśmy jeszcze z ekipą partyjkę w bilarda. 2-2. I może na tym filmie wyglądam jak prost, ale sekret jest taki, że ja nie potrafię grać w bilarda, a ostatni raz grałem jakieś 10 lat temu. Z kolei nasz operator Patryk to jakiś turbowymiatacz. Więc oczywiście ponieśliśmy z Mokolem sromotną porażkę. Następnego dnia wstaliśmy skoro świt, czyli tak o 10 jechaliśmy na Hel. Ale teraz tak naprawdę. Welcome to the Hell! nie mogę. A tam czekał na nas nowy członek ekipy, bo wiadomo, do ekspienia trzeba trojga czy coś. Co tu się wyrazi? Łukasz Juras Jurkowski, zawodnik MMA, komentator sportowy, człowiek wielu talentów i fan Diablo od wielu, wielu lat. Zawsze barbarzyńców. Ja też barbariany. Nic się nie zmienia. No ja sobie wiesz, akurat wielki fan Diablo. Na Switcha też ogarnąłem sobie tego Diablo, więc zawsze gdzieś tam w podróży gram, więc akumuleczkę to jest idealnie. Nie zawsze dobieram Switcha, nie? Też to przerazujesz. Tak? No tak, idealnie się gra, nie? Tak. Tak. Drużyna zebrana. Mogliśmy więc wyruszać w drogę. Naszym przewodnikiem na Helu był Bonkol, który na półwyspie był już dziesiątki razy i zna go jak własną kieszeń, podczas gdy Juras zawitał tam pierwszy raz od 10 lat, no a ja byłem tam po raz pierwszy. Wszyscy nas podobili tych mostów, a kiedy jest premiera w ogóle? 1 czerwca. 1 czerwca, tak? To niestety nam postęp zna. Ja trzy podnie tacy, nie wiem po co ekspie, nie w ogóle, ale... No więc wyruszyliśmy w Hel, z komórkami w łapach, gadając o życiu i grach. Panie Juras, kiedy zaczęła się twoja przygoda w Diablo? Tak, który jesteś rocznik? 9-1. No to chyba, nie, bo nie byłem wcześniej, bo jeszcze nie było chyba Diablo. Ale no, nie wiem, no będzie, 20 lat temu. Czyli pierwsza jeszcze, część to dwójka? Pierwsza część, no, jak najbardziej. No. Nie no, ja wiesz, ja mam... Jestem 81 rocznik. To ja już Diablo pamiętam jak wychodziło, nie? Nie, takie gry pamiętam. Widając szukaliśmy też zasięgu, bo Diablo Immortal to w końcu gra sieciowa, która do działania wymaga internetu. Zwłaszcza na plaży, na samym Cyplu, zasięg pojawiał się z wiatrem, więc zostało nam tylko rozmawiać i udawać, że gramy. Że to Hel, to pogoda była w kratkę, lunął deszcz, a my wylądowaliśmy w jakiejś knajpce i tam mogliśmy wreszcie przysiąść i na spokojnie pograć z Jurasem, który dopiero teraz, po raz pierwszy, miał okazję odpalić grę na dłużej. Pomożemy może Jurasowi w jego początku kampanii. A ja, no. Który masz poziom na swojej postaci? 19 chyba, aha. Ale już nie gadamy na ten temat, bo on to ma już chyba 30. Czyli panowie 28, poprowadzę. Ale to mnie zginiecie. Co jest ważne? Ja dzisiaj nigdy, przenigdy w Diablo nie grałem inną postacią niż barbarzyńca. Nigdy. Czyli są nie tradycje. Wiem. To jest po prostu, to jest takie, nie wiem, silniejsze ode mnie, tak jak we włoskiej knajpie, nie wiem, wszędzie gdzie jest, to muszę zamówić carbonarę, tak w Diablo muszę zagrać barbarzyńcą i nie potrafię tego złamać w mojej głowie, nie? O, zabij paskudnego Filipa, no to jak jest paskudny, to go bijemy. Poszukiwania, aha, czyli... A nie, to jest pomocne. Się, da, pomocne, no, pomocne. Chodźcie, bo to dobra, ty, dobra, jest, zginiemy Filip, jedziemy. Nie, mamy walkę z no to to jest koniec, musiało się to zakończyć w ten sposób. Ale powiem ale tak, to on schodzi jest chłopie, taki to nie kocioł. A zobaczcie, on ma kilka pasków życia. Pograliśmy godzinę, a pewnie pogralibyśmy nawet dłużej, gdyby Juras nie musiał się zbierać na jakąś ważną galę na drugim końcu Polski, która miała odbyć się wieczorem. Chcąc nie chcąc, chwilę później zebraliśmy się także i my, w mającą trwać wiele godzin drogę powrotną. I tak oto kończy się nasza przygoda w piekle. Tutaj kończy się Hel, ale na szczęście Hel jest potrzebny nie tylko... Żeby oddychać. I tak oto kończy się nasza przygoda w piekle. Kończy się tutaj przygoda. I tak oto kończy się nasza przygoda w piekle. Pięknym aktorskim słowem zakończyłeś. Ja powiem tak, tutaj się kończy też Hel. No i co, no kończy się ten chyba cały materiał. Przygoda była fajna. Fajnie spędziliśmy czas. Mam nadzieję, że przynajmniej wypróbujecie Diablo, o którym tutaj mówiliśmy. Ale zapraszamy też oczywiście na całe Pomorze oraz na Hel. Tylko musicie zaufać prognozom pogody. Dzięki za widzenie. Trzymaj się. Sayonara. Co my k***a robimy? Tak.
w domu w Katowicach byłem po 3 w nocy. Ale oglądając ten film, pewnie w głowie kłacze wam się jedno pytanie. Czy żeby pograć w Diablo Immortal, trzeba jechać aż na Hell? No, można, ale nie jest to konieczne. Bo równie dobrze można pograć sobie gdziekolwiek indziej, bo to w końcu gra mobilna, a i nadrzędną ideą jest to, by dać tam doświadczenie Diablo w każdym miejscu, za darmo, bo przecież gra jest free to play, choć oczywiście są w nim mikropłatności. No dobra, i może nie w każdym miejscu, bo Diablo Immortal to gra sieciowa, więc bez zasięgu się nie obejdzie. No wiecie, na Cyplu Helskim musieliśmy udawać. W każdym razie przypominam, że premiera gry będzie miała miejsce już 2 czerwca na iPhone'ach, telefonach z Androidem i na PC-tach, choć tam dopiero w becie. A więcej na temat tego, jak właściwie się w Diablo Immortal gra, już niedługo w kolejnym materiale na Zagrajniku. A właśnie, swój film z wyprawy wrzucił także Bonkol, a link do niego znajdziecie w karcie i w opisie do tego filmu. No, to dajcie znać, czy ktoś planuje tu grać w Diablo Immortal i czy byliście kiedyś w piekle. Znaczy, na Helu. Czy byliście na Helu? A jeżeli podobał wam się ten film, koniecznie zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i cóż, trzymajcie się!